Powiedzenie, że pierwszoligowe spotkanie Górnika Łęczna z GKS-em Katowice było pasjonującym widowiskiem, byłoby nadużyciem dużego kalibru. Jeśli Łęczna to drużyna marząca o utrzymaniu, to już katowiczanie grają o cele zdecydowanie ambitniejsze. Niestety na razie tylko teoretycznie, albowiem ze stadionu Górnika goście nie wywieźli nawet punktu. Po tej akcji jedyną bramkę zdobył Sławomir Nazaruk. Na bramkę dającą choćby remis GKS nie zasłużył. Powiedział o tym na konferencji prasowej trener Dariusz Fornalak, dodając, że najjaśniejszymi punktami w GKS-ie byli Adrian Napierała i fantastyczni kibice. Katowiczanie, co powoli staje się już tradycją, kończyli mecz w dziesiątkę, 5 minut po przerwie. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Jacek Kowalczyk. Jakby sędzia tutaj nie był pierwszoplanową postacią, to pewnie byśmy normalnie grali. A wymyślał jakieś żółte kartki z nieba, nie wiadomo co, także... tylko możemy podziękować panu sędziemu. Jak gramy w dziesiątkę, to jednak tego jednego zawodnika brakuje, także ciężko coś zrobić, jeżeli cały czas ten sędzia gdzieś tam pomaga gospodarzom. Drużyna z Bukowej na ligowe zwycięstwo czeka od 8 maja. Górnik Łęczna, GKS Katowice 1-0.